Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, I would like to chciałbym podziękować za zaproszenie mnie na tę konferencję do Krakowa, ponieważ jak zawsze mawiam, wszystko tak naprawdę zaczęło się w Krakowie. Nie każdy pewnie wie, że podstawy elektrofizjologii powstały właśnie w Krakowie, a przecież o tym dzisiaj mówimy. Otóż te fundamenty powstały właśnie w Krakowie w XIX wieku, kiedy to profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli profesor Napoleon Cybulski i profesor Adolf Beck, tym tematem po raz pierwszy się zajęli. Jeśli chodzi o polskich badaczy, to bardzo wielu z nich zajmowało się wpływem pól elektromagnetycznych na żywe organizmy. Nie chodziło tylko o te nietermiczne interakcje, którymi ja się zajmuję, ale także pomiaru tak zwanego SAR, czyli wskaźnika specyficznej absorpcji, ale także zagadnieniem tak zwanych interakcji informacyjnych. W Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi istnieją odpowiednie centra badawcze, laboratoria, również zajmujące się zagadnieniami BHP i ochrony pracowników w środowisku pracy. Pokazuję przykłady dwóch, no już dość starych badań. Po lewej stronie to jest praca magisterska, a po prawej rozprawa habilitacyjna. Jedna na Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, gdzie ja właśnie pracuję. Doktor Korniewicz jest autorem tejże rozprawy, mój habilitant, który także uczestniczył w słynnej konferencji z 1973 roku, która traktowała jako jedna z pierwszych o polach elektromagnetycznych właśnie. Czyli to był ten polski badacz, którego nazwisko pragnę przypomnieć, ale może omówię pokrótce interesujące tezy, które zawarł w swojej pracy magisterskiej najpierw. Przede wszystkim jako magistrant zajął się przyspieszonym wzrostem sadzonek kukurydzy, które rosły szybciej pod wpływem rozmaitego natężenia pól elektromagnetycznych. Chodziło tutaj o pole elektromagnetyczne wywoływane przez szerokopasmowy internet, różna intensywność, dwa rodzaje sadzonek kukurydzy, które były homogeniczne genetycznie, dwa eksperymenty powtórzone 14-krotnie bez klatki Faradaya. W większości przypadków, jak się okazuje, dochodziło do przyspieszonego wzrostu rośliny. I na przykład tutaj można zaobserwować spowolniony wzrost. Są to bowiem gatunki, które reagują odmiennie. Zależy to bowiem od natężenia pola elektromagnetycznego. I kolejne badanie. To akurat, bo doświadczenie przeprowadzono w klatce Faradaya. W obecności braku, znaczy przy braku obecności pola elektromagnetycznego.
i porównaniu z doświadczeniem przeprowadzonym poza klatką. Jedno doświadczenie 15 razy potwierdzone. Tutaj oczywiście nie możemy z góry założyć, czy pole elektromagnetyczne przyspiesza wzrost kukurydzy, czy też odwrotnie. Tu mamy wartości 55 voltów na metr. Najwyższy przyrost 95, jak widzimy, czyli im większe natężenie PEM. Zatem nie jest to zależność, którą łatwo można przewidzieć. I kolejne doświadczenie. Gdzie zastosowano pola elektromagnetyczne o tym samym natężeniu, ale zmieniano częstotliwość. Jeżeli częstotliwość utrzymywana była na wystarczająco wysokim poziomie, to te sadzonki obumierały. Elektrofizjologia roślin. Temat bardzo modny. Kalafior, który przypomina ludzki mózg, czyli trochę jak kapusta, która skończyła studia. Jeden z moich kolegów, badacz z Rosji, lekarz, zadał mi takie pytanie, czym jest nic? A ja mówię mu na to, Sasza, powiedz mi zatem, jak odpowiedzieć na to pytanie? Ale przecież na tym właśnie polega warunkowa definicja, czym jest nic? Nic to jest pół litra na dwóch, powiedział Sasza. Pod warunkiem, oczywiście, że jeden nie pije. To jest nic. Z drugiej zaś strony, pamiętam, że odwiedzałem Ilię Prigożyna, który był laureatem Nagrody Nobla i wówczas już pracował w Brukseli i chciałem się z nim pożegnać. Miałem ze sobą to pół litra. W departamencie okazało się, że przybyło 20-30 naukowców. No i miałem te 20-30 szklaneczek i rozlałem to pół litra w kieliszki. A wszyscy mówią, och, ile alkoholu, wystarczy, absolutnie. I to jeszcze taki mocny, bo to wódka z Polski. A więc Państwo sami widzicie, że podejście do tego, czym jest nic, jest różne w Rosji i w Unii Europejskiej. Przypomina mi się także kwestia hormezy. Jest to efekt wywoływany przez niewielkie dawki substancji. Ja wiem, że wszyscy z Państwa czekają już z utęsknieniem na kawę. Może małą kawę z niewielką ilością kofeiny, a wiemy bardzo, wiemy wszyscy bardzo dobrze, że nawet niewielka dawka kofeiny nam sprzyja, że jest dla nas zdrowa. Gdybyśmy jednak wypili tych kaw kilkanaście, no to mogłoby to się skończyć dla nas źle. A zatem zastanówmy się nad tym, jak definiujemy dużą dawkę, małą dawkę, dawkę śmiertelną, dawkę, która nas stymuluje. Tak jak w tej definicji warunkowej mojego rosyjskiego kolegi. Przeanalizowaliśmy
onegdaj przy pomocy badania EEG osoby, które poddaliśmy oddziaływaniu materaca tak zwanego elektromagnetycznego przez 10 czy 12 minut. I oto nasze wyniki. W jednym przypadku, przypominam, jest to badanie EEG, otóż u tego pacjenta nie odnotowaliśmy różnicy przy w wyniku badania EEG. Kiedy stosowaliśmy tą metodę frakcyjną, z której korzystam zresztą w mojej pracy, jak widzą Państwo, znaczących różnic nie odnotowano, zaś u kolejnego pacjenta, kiedy pole było silniejsze, to jest pewna różnica, co prawda nie wiemy, z czym się wiąże, widzimy, że coś w tym mózgu się dzieje. To samo. Badanie może nie bardzo wiąże się z tematem naszej konferencji, ale jeszcze pokażę. To są badania dotyczące napadów epileptycznych, czyli jak w badaniu EEG możemy przeanalizować napady padaczkowe. I po lewej stronie mamy badanie EEG u osób po ataku epileptycznym, po prawej stronie zaś wykres indeksu giełdowego Dow Jones. Bardzo podobne, prawda? Czyli można powiedzieć, że nowojorski indeks giełdowy tak naprawdę przypomina napady, padaczki u pacjenta. Pojawiają się często pytania, czy pola elektromagnetyczne jako takie, a w szczególności te, które emitują telefony komórkowe, wpływają szkodliwie na zdrowie człowieka. Często firmy oferują nam urządzenia takie jak MPG na przykład, NPG, czyli to są tak zwane urządzenia, które mają neutralizować niekorzystny wpływ promieniowania elektromagnetycznego. I pamiętam, że była grupa kolegów z Hiszpanii i ten zespół przesłał mi dane, pokazując, że jakby przedmiotem ich analizy były właśnie osoby, które korzystały z telefonów komórkowych i urządzeń NPD. Czy rzeczywiście to działa? I ci Hiszpanie pokazali w danych, że rzeczywiście ten efekt neutralizacji wystąpił. Poproszono mnie, bym i ja przeanalizował te dane moją metodą, metodą frakcyjną. No i cóż się wydarzyło. Dane były wysokiej jakości. Przeprowadzono badanie w klatce Faradaya na jednym z uniwersytetów w Madrycie. Czyli wszystko było zrobione odpowiednio, zgodnie ze sztuką, odpowiednia temperatura, tam 22 stopnie Celsjusza, odpowiednie naświetlenie, wilgotność i tak dalej. I oto wyniki. Naukowcy hiszpańscy przeprowadzili analizę sygnału EEG w oparciu o widmo fal. Wyliczono średnią na podstawie badań poszczególnych ochotników i
To pozwoliło hiszpańskim naukowcom na sformułowanie wniosku, że rzeczywiście te urządzenia ochronne, NPD, wpływają w sposób ochronny na widmo fali, że rzeczywiście działają. Jednakowoż trzeba pamiętać, że żywy organizm nie działa w ekwilibrum termodynamicznym, prawda? Że nie jest cały czas w fazie równowagi termodynamicznej. Raczej zachowujemy się trochę jak spaghetti. Czyli brak jest w organizmie żywym stanu ustawicznej równowagi, wręcz przeciwnie. My jesteśmy organizmem chaotycznym. Cały czas w organizmie człowieka, czy w każdym żywym organizmie pojawiają się niewielkie zmiany, które tą równowagę zaburzają. Dlatego podczas jednego z paneli naukowych zorganizowanych w Parlamencie Europejskim zwrócono właśnie uwagę na to zagadnienie dotyczące chaotycznego sposobu działania ludzkiego mózgu. I tutaj czytam wnioski z tego panelu. Czasami pojawiają się problemy związane z próbami niezależnego powtórzenia niektórych nietermalnych efektów, które w normalnych warunkach byłyby spodziewane, których można by się było spodziewać, i że niezbędne jest zaangażowanie się naukowców w dodatkowe badania. Przyszły zatem wysiłek badawczy sponsorowany przez Wspólnotę Europejską powinien uwzględnić następujące zalecenia. Otóż niezbędne jest zbadanie, w jaki sposób fale elektromagnetyczne, w szczególności te związane z telefonami komórkowymi, czy one wywołują zmiany w zapisie EEG i czy można je połączyć z tak zwanym deterministycznym chaosem. Tak jak mówiła Wisława Szymborska, wolę piekło chaosu od piekła porządku. Tak pisała nasza słynna noblistka. Otóż podczas analizy danych hiszpańskich, bo o tym nie poproszono, ja doszedłem do następujących wniosków. Tutaj mamy dane podstawne, czyli kiedy pacjent nie używa telefonu, SIN, czyli bez urządzenia NPD, a KON to w momencie, kiedy pacjent używa urządzenia chroniącego przez niekorzystnym niby oddziaływaniem telefonu. Proszę Państwa, jak widać, nie są to wnioski, które by doprowadziły nas do konkluzji, że istnieje jakakolwiek różnica. 1 na 6, to znaczy u 5 z 6 pacjentów czy ochotników nie było żadnej różnicy, u jednej osoby coś się pojawiło, jakaś zmiana dla tej osoby. Jeżeli bez zabezpieczenia, to coś się dzieje, prawda? W zapisie EEG. Mnie się wydaje, że ta osoba była być może osobą cierpiącą na nadwrażliwość elektromagnetyczną. Natomiast kiedy przesłałem wyniki tej analizy fraktalnej kolegom z Hiszpanii, i przedstawiłem im moje wyniki, niestety już się nie odezwali. A zatem, jakie płyną z tego wnioski?
Otóż metody i interpretacje wyników, które stosujemy, oczywiście zależą od tego, kto finansuje dane badanie. Ich badania finansowali, jak się okazało, producenci tych urządzeń mających neutralizować niekorzystny wpływ pól elektromagnetycznych. A zatem bardzo ważne jest to, by badania finansowano ze środków publicznych bez wpływu grup producenckich. Omówiłem stosowane przeze mnie metody. Analiza fraktalna, którą można zastosować także przy analizie porównawczej, jaka często jest wykorzystywana przy homologacji, certyfikacji rozmaitych urządzeń, gadżetów, a z drugiej strony, by dokonywać badań przesiewowych indywidualnych użytkowników i by móc stwierdzić, czy ktoś nie cierpi na nadwrażliwość na działalność pól elektromagnetycznych. A zatem, co pragnę, by Państwo zapamiętali z mojego wystąpienia? Pytanie, czy pole elektromagnetyczne oznacza ryzyko dla ludzkiego życia, jest po prostu źle postawionym pytaniem. Właściwe pytanie brzmiałoby następujące. Czy pole elektromagnetyczne o określonych charakterystycznych parametrach, jeżeli chodzi o intensywność, polaryzację i powtarzalność czołową, czy tego typu pole elektromagnetyczne może być ryzykowne dla życia ludzkiego? Na przykład takie pole, które generują rozmaite modele telefonów komórkowych. A po drugie, należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo tego typu pole elektromagnetyczne może być ryzykowne? Czyli jakiego typu organizm może temu ryzyku być poddawany? Prawdopodobnie około 15% populacji to są osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną. I teraz, jeśli zadaliby mi Państwo pytanie na ten temat, czy bardziej przebadałem to zagadnienie, niestety nie udało mi się tego dokonać. Czy ja bym chętnie się takim badaniem zajął? Z wielką chęcią, naturalnie. I to takie duże jest ze znaczkiem dolara. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.